Cześć wam, dzisiaj jest Wizu Wizualnie. Ta gra nazywa się Secret World Legends i jest dziś ze mną. Izaki! Mam nadzieję, że nie mam chusteczki na zarość. Dramat to by był, dramat to by był. Dobra, lecimy. Nie zdążyliśmy na poprzednim nagraniu, to znaczy nie zdążyliśmy. Nie wpadłem na to, że przydałoby się wejść do samego końca, żeby dostać zakończenie tamtego questa, ale od tego rozpoczynamy, bo to są questy jakby łączone. Jest nasz transwestyta, tak? To jest przedstawicielka, przedstawiciel tej mniejszości w tej grze. Nie znoszę tego hotelu. Te kolory, to rani moje oczy. Ten performance spadający tutaj na łeb, na szyję. Jest parę tych mniej klatek. Okej. Moja postać tak bardzo nie przekonana. No. Czemu ona ma kotka na tej czapce? Cholera by ją wiedziała. Czy ta muzyka? Respectable, aha. Wszyscy wiedzą, że się pojawimy. Come on. Nie można być cicho-ciemnym. Czy to jest ten problem, że wszyscy się pszczółek spodziewają, bo oni są, no... No. Niestety. Niestety. A czy problem jest w tym dla mnie, że wszyscy... Ja wiem, że to... Aha, to by... Teraz się skończy filmik. Ze względu na narrację chodzi o to... O, klasterka tu jest. Lol. Przecież myśmy tu byli. O Jezu, zaczęłam ziewać przez tą kobitkę, miała tak usypiający głos. Co mamy tutaj? A, pick up room key, tu jest. Przez chwilę postałam w miejscu, czy przypadkiem nie odpali się czarna, no ale nie. Jezu, jak mi tu performance spadł, help! Tu jest czarna klasterka. Dodali nowe, musieli dodać nowe. Pytanie, wziąłeś klucz z blatu? Tak, wzięłam. Szczerze, to jest miejsce, które mi najbardziej laguje ze wszystkich miejsc gry. W całej grze. To jest oświetlenie i parę innych rzeczy, które mają wpływ. W ogóle się zastanawiam, dlaczego jak oni mają już zrobione te wszystkie modele, dlaczego oni nie dali na przykład tego ball gaga jako czapeczki, żeby twoja postać mogła z tym biegać. Czy ja rozumiem dlaczego, ale dlaczego? Tak. O, tu jest. Pokój jeden. Solo instance. Tak, solo instance. Nie. Ale to nie będzie duży instans, bo to jest jeden pokój. Chyba, że tam jest jakiś portal, kurde. Fuck you. Nienawidzę tego. Ty, teraz tak spojrzałem. Masz ten ekran ładowania? Tak, tam mam. Wygląda jak prześwietlenie klatki piersiowej, jakby się wyświetlało z jednej, z drugiej strony. Wyobraź tak. Sobie na party rzucać właśnie takie x-raye na ten, zamiast laserów, na ludzi. Ej, to by było dobre. No, lecimy po kolei. Parafinelia, nalia, jakieś... Ej, lol, klatki mi skoczyły. Okej, okay. Aha.
Czyli ewidentnie to jest wina oświetlenia i tego Tak. wszystkiego tam. Tam jest za dużo efektów, filtrów i całej reszty. Tego tu dużo nie będzie. Strzela. No. Ach, to co ja tu robię? Sprawdzam, czy ci wszystko działa, stary. Ale coś masz kiepsko z obsługą. You can try. Yeah. Okej. Troszkę się filtrów... Ała? Ja już tego nie komentuję. Jak postać można obracać leżąc na tym tym. Okej, okay. I że mamy... Nice. That was so fucking great. Okej. Rozumiem, że na górę mamy lecieć. No tak. Najlogiczniej by było. Te światła jeszcze. Tak. Okej, okay, to jest zapętlone. Albo nie. Jeszcze wyżej. Znany nam pan, o. The demon, the hippie. I was your clay dinosaur, seriously? I was your clay dinosaur. Chyba grafa się zepsuła? Czemu? Wczytało mnie... Chyba coś... Nie pykło. Znaczy u mnie jest taka... To co ci stwierdziłam, że tak jakby kilka kolorów nałożonych na siebie. Nie, nie, u mnie ja jestem jakby pod mapą, w której powinienem być. Okej, okay, to dziwne. Okej. Dobra, reset. O,
teraz mnie wczytało prawidłowo. Na ulicy jesteś jakieś, czy byłaś przed chwilą? Tak, ja okay. Już jestem kawałek dalej. Dobra, to nie spoiluj. Właśnie ci nie spoileruję, ale będzie ciekawie. Chodzą, piją. O, siedzę. Nieważne, nie mówię nic. A, ten samuraj. Okej, jemu w ogóle schodzi życie? Ale mnie nie schodziło. A trzeba po prostu przeczekać te kilkanaście sekund, tak? Chyba tak. Zresztą tam jak minimalnie to życie idzie, ale... No, tak po milimetrze. Ale też masz odwrócone sterowanie? Tak. Flawless victory, avoid getting coś tam. Okej. To było dziwne, bo on mnie trafił normalnie, więc hurdur. Teraz jest jakiś tam sklep przed nami, dalej się biegać nie da. Okej. Nope, ale dalej jest odwrócone sterowanie. Tak. Mnie to denerwuje bardzo. Okej, nie, teraz już się poprawiło. Pachinko machine? Tak. Boże, nienawidzę odwróconego sterowania. Najgorsze jest to, że mam wrażenie, że to się w ogóle zmienia tu. Czekaj, dance. Ja zacząłem tańczyć i mi zaczęli brawo bić. Lol. Dobra, puśćmy in Gangnam Style. Nie zdążyłem. Czy jestem w stanie ich a nie, po prostu czas trzeba, dobra. Czyli tu trzeba było uniknąć tych, żeby achievement zgarnąć, a nie tak jak ja, no. Dawać się trafić. Ja też parę razy się dałam trafić, ale zmieniało mi co chwilę ten, wiesz, co jakieś, nie kierunki. Wiem... Tak, co jakieś 5-10 sekund była znowu zmiana. Rozumiem, że tu się zginąć nie da, ale to jest irytujące, jak ktoś chce złapać achievementa. Zadaj ze spokój. Okej, okay, ale jesteśmy już przy kolejnym, tak? Da. Też co chwilę zmienia ten sterowanie. Coraz bardziej grogi. A, bo my niby odgrywamy jego sceny i my niby coraz bardziej pijani jesteśmy, to dlatego. Tak. Okej. Okay. Rychło w czas załapałem, o co chodzi z tym konstruktem. Najbardziej nie lubię, jak się zmienia przód, tył. O. Ja tak właśnie mam i to jest upierdliwe.
Nie wiem, który mam odpalony ten. W którą stronę, wiesz, się postać zaczyna. Raz jest dobrze, raz jest źle i tak często się to zmienia, że nie wiem ten. Tak, to się zmienia co jakieś nawet, kurczę, nie wiem, 5-10 sekund max. I to jest naprawdę denerwujące. Bo jak ja już się przyzwyczaję do jednego sterowania, to nagle mi się odpala drugie. Boże, ja już jestem na totalnych po prostu zchidzeniach. Tak. Kolejny domek masz? Już wyszłaś z tego od demonów? Ja już dochodzę do Dream Palace. Okej, to już też zbliżam do Dream Palace z tym, że jest problem. O cholera, jaka to jest psychodela. Ała, moje oczy. No. Okej, już prawie przy drzwiach. Ej, oczy mnie bolą, bez kitu. Oła! Jesteś w pokoju? Tak. No to już wiesz, czemu mnie oczy bolą. Gdyby to nie falowało, to byłoby do zniesienia, ale... Odpaliłam auto rano. Idzie mi do przodu. Okej. Drzewo. Tu nie ma drzewa. Ricky Pagan, jak nie? A, dobra. Ricky jest przecież. Nie skumałem. Racja. Myślałem, że to jest jedno z innej lokacji drzewo. To jest ten błąd, o którym Ricky Pagan mówił? Możliwe. Tam się da tańczyć to, co on, to wtedy bije ci tak, brawo. Tak. Dobra. Fajnie to zrobili. Makarena. Okej. Mówisz, że trzeba wystarczająco dużo tych. Tak. Tak, ja też szybko załapałam, że trzeba tańczyć to, co on, więc... Przy jakimś jego drugim tańcu, albo trzecim może, nie wiem. No, bo polecieliście do Kingsmouth i zrobiliście rozpierdziel, towarzyszu Che. Rozpierdziel to jest mało powiedziane, widzę. O, jest.
O. O. Lilith to nie spotkaliśmy osobiście, ale się w Transylwanii przewijała. Tak. A Markada nie kojarzę, który to był. O cholera! Okej. Jestem w stanie? Nie, nie jestem w stanie jej przeatakować. Widzisz to na ziemi? Tak, widzę. Czy my mamy coś konkretnego tu zrobić? Nie wiem. Nie, ona jemu nic nie robi. Pojawiają się czaszki. Na górze są czaszki. O, prawie spadłem. Dobry refleks mamy. No. O, tam jest jakaś, dobra. Nie wziąłem broni palnej, demet. To była łatwiej. Na szczęście zasięgi z miecza i z młota są odpowiednie. O cholera, ale się teraz tego pojawia, ja walę. Tych jeżdżących. Poziomy, tak. Biegam po całym miejscu tutaj dostępnym, więc... Coś mam wrażenie, że ich będzie cztery. Tak mam, podejrzewam. Tak. Jak przeżyjemy wystarczająco dużo. Która to jest ta babka? To nie jest ta Azjatka, to będzie Lilith? Czy... To jest ta z Morning Lightów. O, shit, wypadłam z platformy. Dzięki, kaszunia tak bardzo na... w odległości, że tak to określę. I nie mówcie, że mnie zbadziło. Reset? Nie. Uff, nie, dobra, odrodziłam się. Nie, bo dwa razy mnie... A, od początku? Are you normal? Coś czuję, że będziemy robili cięcie dla wyrównania ten. Nie denerwuj mnie. Dobrze? Nie moja wina, że u mnie była czaszka tak bardzo poza zasięgiem, że nie byłam w stanie po prostu nawet, wiesz, serduszka ściągnąć. Ale to czekaj, bo one lecą w stronę tego gościa, więc możesz po prostu podczekiwać. Nie, nie ruszała się. Była mi tak bardzo poza zasięgiem tego, że została moja ostatnia czaszka. Nie, one po chwili zeskakują na dół. Wszystkie zeskakują, bo one czekają, no ja czekają wiem, w góry. Ale ona nie. Ona mi stała w miejscu. Dobra. One podlatują do niego i w niego wlatują. Weird as heck. Wiem, widzę, bo już mam drugą tą panią. Okej, złe bronie wziąłem. Nie będę kłamał. Ty jesteś na czy? Miecz i młot. A, okej. Au. Okej, o krap. Metro jest następne. Nie. I miałam rację, że będą cztery? Nie. Po dwóch się rozkręciły, w końcu któraś mnie trafiła tym jakimś super wersją lasera i mnie wywaliło do Tokio. Okej. Okay.
A, u mnie się trzy pojawiły. Klasterka będzie na metro na samym końcu tego. A może trzy były? O, shit, nie zdążę. A ja zdążyłam, okej, nieważne. Jak będziesz w metrze, to sam koniec kiosk. Musisz dobiec na drugi koniec tego do kiosku i ten. Coś tu, ktoś Okej, tu na razie jeszcze? mam trzy panienki. Liczysz mnie? To coś jeszcze jest ukrytego, fajnego może? I za jednym kioskiem, tym najbliżej wejścia, jest czarna ukryta. To zaraz mi powiesz, bo na razie jeszcze mam walkę z tymi paniusiami. Okej. Okay. To jeszcze porozglądam, bo metro mi się kojarzy z ukrytymi klasterkami, więc no. A daj spokój, tam było tego od zarąbania, pamiętam. Zaraz będę zeskakiwał. Dobra, to ja tu zrobię cięcie i poczekaj. Nie mówisz, że do metra. Do metra i musisz próbować, czy tu się da zeskoczyć. Nie da się zeskoczyć. Ja muszę wyłączyć speeda, bo jak ja idę na speedzie, to jest jakieś nieporozumienie. Jezus, wyłączyło się u mnie światło. Nie strasz. Dobra, to ja już teraz grzecznie idę do tego metra, bo widzę jeszcze co i jak, ale... A tam są drzwi otwarte wcześniej, nie? Wcześniej... Nie, 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 nie są wcześniej otwarte, przynajmniej nie kojarzę, żeby były faktycznie wcześniej. Faktycznie nie są, które tam mogę Te być? Pierwsze drzwi, które są, najbliżej wejścia, tylko trzeba pójść mocno slalomem, żeby się dostać do tego. Okej. Okay. Normalnie, po prostu... Czekaj. Wiesz, to by było spoko, gdyby nie moje pieruńskie lagi. Oh, what the fuck! Okej, jestem w metro. Ała! Powiedz mi, że się nie zbudziłem, tylko to jest... pusta przestrzeń. Jesteś w czarnej dziurze, że tak to określę? Mhm. Znaczy, horyzont naokoło masz, ale tyle, tak? Tak. Au! Okej. To jest jakaś ściana. No skończę gadać i ten. Ała, jak mi to po oczach dało, come on! Fajna parodia. Tak. Ej, ale to jest świetne, że ta gra naśmiewa się z samej siebie, nie? No, jak wyjdziesz ze swojego pokoju, to jedna klasterka czarna jest chyba ukryta zaraz jakby przy stole. Kursor się zmieni na żółto, nic nie widziałem. Okej. A, telewizor. Ała, ten telewizor. Carter. Oh.
Jesus Christ. Czy jesteśmy w stanie tędy przejść? Okej. Znowu się tłuc z tym dziadem? Mam zrobioną grafę, ja mam wszystko czarne. Nie, to ja nie, ja mam normalnie. To będzie fajnie wyglądało na nagraniu. Dobra, umierać klony. Wow. Czy jestem w stanie go w ogóle zabić przy tym? On ucieknie. Okej. On mnie prawie zajechał, ale ja nie widzę filtru na ziemi, to jest problem, bo mam cały czarny ekran, tylko obrysy postaci. Uj, to masz ładnie zburzone. Okej, i są te dwa jego pieski, tak? Tak. Zdech globa. Nie, wrócił dziad. Demet! Czemu ja się nie przestawiłem na jakieś bardziej funkcjonalne bronie? Nie wiem. Walki w ciemnościach, hur, dur, dur, dur. Tego się nie spodziewałem. Boże, wyrywanie serduszka w tym momencie to jest taka OP shit, powiem ci szczerze. Yes! Ginciulu. Bardzo zły zestaw broni. Bardzo genialnie. Zamiast zabrać 100% tego, co się ma na fabułę, to wziąłem najsłabiej wylewelowaną broń. Na jednym skillu. Tak, Loki, wiem, kim jesteś. Proszę, nie, nie, tylko nie to. Błagam, oby tego nie było. Co? Czekaj. Aha, stoi jak przed zacznę, telewizorem. Nie, ja się w tym momencie poddaję, nie. Próbuj, teraz jesteś silniejsza. Fuck you. Jackson! Co było końcem Transylwanii? Zobacz, co nas czeka po tym filmie. No i straciła? No nie straciła. Okej. Mam nadzieję, że tutaj nie będzie tej głupiej mechaniki, jaką on miał. Dlatego cię poddałam, powiem ci szczerze, na początku. Kolory, moment. Wróciły. To zrobimy teraz tak. Build Manager. Solo? Okej, okay. Jedziemy, koleś. Nie wiem, czy miecz... Aha. Dobra, Tu się trzeba było chować za coś, tak? Jak na razie ja się nie chowam i jest dobrze, więc chyba nie ma tej mechaniki spieprzonej. Jest, ubił mnie przed chwilą, więc no. Nie, na jeden HP ci zostaje i wstajesz i odpalasz posągi. Znaczy no, posąg mi się udało ten odpalić, ale... Ja jeszcze nie zginęłam, ja się w ogóle nie chowam. Czekaj, dam radę.
Ona robi swoje duże boom. Zgin, kurde, ćwoku. Ała. Z takiego dystansu we mnie? Znowu mnie, kurde, zone-hitował, lol. Tak! Ty, tobie już zginął? Ja nie... Ty, szmato. Ty. What the heck? Już zginął? Nie, nie zginął? Nie zginął. Na czerwono go babka pojechała promieniem, nie? Tak, odpalaj po prostu po kolei te posągi. Ja chyba odpaliłam 3. I po kolei szłam po prostu. Od tego pierwszego naprzeciwko, co on się stał, po kolejne. O, Jesus Christ. Gdzie jest kolejny posąg tutaj z tyłu? Dobrze, że on nie miał tej głupiej mechaniki, że trzeba było się chować za tymi posągami, bo gdyby to było, to ja bym się poddała, kompletnie wyłączyłabym w tą grę w tej momencie, nie? Dobra, dobra, ciśnij, bo jeszcze nie skończy. Mogę go już bić? Nie mogę go bić, on jest na ten. Wiesz, pragnę ci przypomnieć, że to podobno miało być krótkie. Tak, to miało być krótkie, bo jak patrzyłem ten ilość stopni do wykonania, ale... JEST! W Transylwanii była ta biała babka w tym, w tej kaplicy. Ja pamiętam tą dziewczynkę, ale... Aha, dobra, u niej się już trzeba chować. A ty już u niej jesteś? Ja tak, i u niej działa ten specjalny jej skill, trzeba się chować. I ma 3 do pasów. Nie pamiętam, która babka, kurka? Ona była tą całą... żoną tego, czy... Nie, ona się nasza nazywała Miss Maria, jakoś tak. Myśmy Lili też nie, technicznie nie spotkali, nie? Nie było jej nie. Jeszcze. Okej. Okay. Chyba nie. O Jesus! I znowu grafikę mi wysadziło. Moment. Damn! Nie zmieniłem broni. U tej się trzeba chować za tymi posągami koni, pamiętaj. Tak, okej. Aha, dobra. Nie, ja nie widzę, kiedy ona to odpala. Już zdążyłem zginąć, ale no. No, takie czerwone wszystko się robi. Właśnie, ja mam czarną grafikę i nie widzę tego. To właśnie, to będzie u ciebie problem. Dobra, to ja sobie ubiorę to, co ja mam do levelowania, z tym, że... Zostanę na magii chaosu. Wolnie energia schodzi z magii chaosu. O, kolory się naprawiły, lol. Jeszcze jej przydu pasy pieprzone, no come on. Czy ona jest? Czy ona się odpala? Czy ona się leczy? Nie, ona chyba nie. No dajesz. Okej, rozsadziła pierwszy pomnik u mnie. Czy u mnie już nie ma żadnego? Ja nie pamiętam, co trzeba było w tym momencie zrobić, jak ona się znowu odpali. Znowu mnie zabiło. O! Dałam radę, okej. Dobra, dajcie mi jednak rewolwery, to było praktyczniejsze. Nic na rewolwerach, naprawdę polecam. Ale nie solo, tylko żeby się kule odbijały. Ona się teraz odpali, czy jeszcze nie? Powiedzcie, że to jest koniec.
Ała, ten dźwięk tu. Dobra, kogo no. Popuściło? Okej. Zakuń, nie na koń, tylko zakoń. Ty, zabiło mnie jak stałem za koniem. Okej, dziwne. Czy to mi żre anime przypadkiem? Bo jeżeli to mi żre anime, to powinien... Nie zauważyłam, powiem ci szczerze. Nie wiem, może się odnowię, ale no. Okej, lecimy dalej, bawimy się dalej, pani. Okej. Dobra. Teraz powinien być trzeci koń tutaj, okej. Odpalaj się, babka. Okej. Chowamy się za koń. I tu mnie poprzednim razem zabiła, chociaż... Proszę, powiedz, że to jest koniec. Tak! Czekaj. Skończyłam. Ja jestem dalej przy tej babce, ten? Poko, czekam na ciebie. To ja zostanę w pokoju, nie będę na razie wychodzić, żeby dobra, nic nie odpalić innego. Powiedz mi, że... Nic się nie zbudziło, okej. Okay. Pobudzone strasznie, ale... Mhm. Jeszcze nie kapnąłem, że ona odpaliła tego swojego ulta. No... Okej, zginęła. Chyba. Zabiło mnie? Czemu mnie zabiło? Nie. Co? Zabiło mnie. Ożartujesz sobie? Nie. I nie mogę stąd wyjść z tego etapu. Zabiło mnie po tym, jak ja ją zabiłem i ten. I utknąłem tutaj. Co? Czekaj. A, wciąga mnie gdzieś indziej. Okej, okay, nie wiem gdzie jestem, ale coś innego widzę. Okej, okay. Ruszyłem się gdzieś dalej, mam totalną ciemność. Jezus, to... Aha, nie, myśmy ją spotkali, to była ta w Transylwanii. Tak. Ta szpiegowska jakby misja, kurka. Mhm. Szkoda, że nie widzę tego. Okej, okay, jestem teraz gdzieś, gdzie widzę wieżę od tego. Też widzisz wieżę?
Ja już jestem po misji, ja jestem w tym pokoju z tym łóżkiem w kształcie serca. Ja już to wszystko skończyłam. Czekam Dobra. Na siebie. Otworzyło się coś? Okej, okay, to było złe. To było pobudzone i złe. Najgorsza była grafika. Bo całą resztę dało radę przełknąć. I mam... No i ja miałam ochotę zrobić Alt F4, jak tylko zobaczyłam bossa z Egiptu. Okej, okay, w pokoju jesteś jeszcze? Tak, ja jestem cały czas w pokoju, nie wyszłam, żeby niczego to nie odpalać. Wychodzimy. Tak, mamy wyjść, czy wait for the signal mam? Chyba mam wyjść, ja wychodzę teraz. Dobra. Powiem tak, to było zarąbiste, aczkolwiek... Złe. Miejsca. Złe. Znaczy, tak. Jeżeli się rzucisz na nagranie zobaczyć później, to zobaczysz co ja miałem. Ja miałem tak, czarny ja będę ekran oglądać, na pewno. Z tak, obrysem tak. postaci. Więc ja teoretycznie wiedziałem co się dzieje, w praktyce na przykład nie wiedziałem gdzie filt leci, więc w jednym momencie Beaumont mnie prawie zabił, głupi Loki, bo zarzucił filtu na podłogę i ja po prostu normalnie bym z tego wyszedł. Powiem szczerze, ja filtu też nie widziałam na podłodze, aczkolwiek powiem, nie, ani razu się nie chylowałam na Beaumontie. No ja zużyłem potkę, ja normalnie potek nie zużywam w ogóle w tej grze, więc... Ja tak kajtowałam, tak uciekałam, zbił mi kawałeczek życia, ale to było takie, nie wiem, 1 centymetr niecały, jakby tak spojrzeć na pasek życia. Nie miałam problemu z zabiciem go. Większy problem, powiem szczerze, miałam z tą laską z Transylwanii na koniec. A to, ale to mi się budziło, tak, że ja nie widziałam, co jest grane. Ty wyszłaś czy jeszcze nie? Bo ja cię nie widzę. Nie ładuję. Aha, tak okej. Okay. Ale naprawiło grafikę. Nareszcie! Nareszcie. To się dziwię, że ty akurat miałeś problem z grafiką, a ja nie. Filtry się zrąbały. W jednym momencie, jak byłem na tej... w metro, tam gdzie ludzie byli, powiedziałem, że wyłączyli światła. Było tak, jakby ktoś wyłączył światła, było... No była ciemność, tak jak w tej grze robią ciemność, że jest ciemność i tylko widać tam obrysy modeli i tak dalej. I tak mi zostało już permanentnie. Czasem jak mnie cofało do filmu, to wtedy przy oświetleniu od tego monitora jakby widać było, że mam kolory, a tak poza tym jakby to główne, górne światło pseudosłoneczne, czy wiesz, takie lokalne było wyłączone, że prawdopodobnie, nie wtyczka, to nie jest wtyczka, ale... No spawn światła o zepsuł, jakby na tej zasadzie wyłączył. Aha, okej. Więc coś triggernąłem złego. No, bo ja mam wrażenie, że ja w metro w pewnym momencie miałam bardzo jasno. Bo dlatego się zdziwiłam, że jak ci mogło wyłączyć światło, jak mam kurczę oświetlenie pełne wręcz. Tam to wyglądało jakby po prostu farsę. Za długo ja byłem... Bardzo, co, wychodzimy stąd? Całkiem? Tak, zakończmy tą farsę. Ja się bałem, że boję się, że jak wyjdziemy, to się odpali coś kolejnego się. Tu? Mam to w nosie i ja chcę tą farsę zakończyć. To jest już zbyt dużo dla mnie. Mówisz, że wychodzimy z tego pomieszczenia. Tak, no czekaj, dobra. Bo mam takie kratki. Ała, to boli mnie w oczy. Halo? Gdzie jesteś? Schodzisz? Nie, czekaj. Tak, schodzę, bo po prostu mam klatki w tym miejscu i moja postać. To chodź, kończmy pięknie przed wejściem. Już się miałam do wejścia. To była... O, lagi puściły, jak dobrze. Okej, okay, to ja wam dziękuję za uwagę i tobie dziękuję za to, że byłaś. Dziękuję ci serdecznie za zaproszenie. Nie wiem, czy ja to będę przemontowywał, czy nie, ale... Hej! Nie, bo w paru momentach powinienem skrócić, bo wiesz, tam było podczekiwanie, kombinowanie i ten, a tu jest 25 minut plus tak. Tamtego przed cięciem do Tokio, co wiesz, ty miałaś ten problem z przejściem, więc no. No ale no. No.